Cześć, witajcie w kolejnej krótkiej Mobzilli. Ten odcinek należy traktować jako suplement do testów Alcatela Idol 4 i 4S. Oba telefony mają w zestawie zupełnie za darmo gogle do wirtualnej rzeczywistości. Dziś opowiem Wam, co one są warte. Pierwsza kwestia, na którą chcę zwrócić uwagę, to jest zapakowanie gogli. Uważam, że jest świetne, jakkolwiek nie ma żadnego znaczenia dla jakości produktu, to pozwolę sobie je w tym miejscu pochwalić. Bardzo to sprytne. Jak już same okulary sobie wyjmiecie, to możecie zauważyć, że z zewnątrz są bardzo podobne do samsungowego rozwiązania. Kolorystyka i kształt zdradzają, gdzie Alcatel się inspirował. Również tworzywa wykorzystane do produkcji są podobne, to są matowe, dość odporne na przeciwności losu plastiki, przyjemne w dotyku i lekkie. Wyjątkiem jest zasłona, ta przykrywa z przodu, ona jest błyszcząca i łatwo się rysuje. Na dodatek po kilku ściągnięciach i założeniach zaczyna skrzypieć, ale z drugiej strony ma przyklejoną z frontu folię i w zasadzie nie jest potrzebna, więc nie ma też co jakoś specjalnie płakać. Żeby założyć okulary na głowę, trzeba sobie podpiąć jednoczęściowy pasek. Mocuje się go na rzepach, łatwo dostosować jego długość i trzeba to niestety zrobić, bo on nie jest elastyczny. Do twarzy gogle są dociskane miękką gąbką, da się ją odczepić i wyczyścić, jeśli się zabrudzi, ale polecam odpinać ją z wyczuciem. Ja pociągnąłem za mocno i w jednym z miejsc odkleiła się od rzepu. Na samych goglach są tylko dwa przyciski, na dole, można je nazwać dotykowymi, powrotu i akceptowania. Nie ma niestety żadnej regulacji soczewek, trzeba gogle zakładać na okulary i to nie jest specjalnie wygodne, bo miejsca w środku nie ma za dużo. Warto też zaznaczyć, że urządzenie występuje w dwóch rozmiarach, to znaczy dla Idola 4 i Idola 4S. Nie ma żadnej ruchomej regulacji pozwalającej na dopasowanie uchwytów do konkretnego modelu, więc nie da się gogli dedykowanych danym smartfonom używać zamiennie, na to zwracam uwagę szczególną. Telefon wkłada się w wymodelowane przetłoczenia, jest zatrzask blokujący go w środku. Jest także miejsce na wygodne podpięcie słuchawek i ładowarki, ale akurat tego drugiego nie polecam, bo ciężko się wtedy obracać. Zresztą w przypadku Idola 4 w ogóle to nie działa, bo po prostu miejsca jest za mało. Podstawową aplikacją, która uruchamia się automatycznie, jest VR Desktop, w której można przejrzeć multimedia wgrane do telefonu, te klasyczne i te w 360. Jest także opcja przeskoczenia do gier i program Little Star, w którym można pooglądać sobie filmy sferyczne. Tych treści na start niestety jest bardzo, bardzo mało, w związku z tym mogą się szybko znudzić. W dedykowanym sklepie VR Hub, który przygotował Alcatel, również niewiele można znaleźć. Na szczęście Google współpracują z Cardboard od Google, więc można pobrać sobie odpowiedni program, ładnie wyglądający i posiadający kilka fajnych animacji. To oznacza także, że niemal wszystkie gry i programy VR-owe dostępne w sklepie Play będą kompatybilne z Alcatelowymi okularami. Ja przetestowałem ich ileś tam i wszystkie działają poprawnie, natomiast jest tutaj jeden drażniący wyjątek, to znaczy trzeba uważać, żeby nie nacisnąć klawisza powrotu, który znajduje się na goglach. On spowoduje wyskoczenie do pulpitu głównego, w związku z tym trzeba będzie wyciągnąć telefon, uruchomić aplikację i włożyć go z powrotem do gogli, co po prostu zajmuje czas. Natomiast tak czy siak ważne jest to, że treści, które można uruchomić w goglach, jest naprawdę dużo. Jeśli chodzi z kolei o jakość wyświetlanego obrazu, oczywiście w Idolu 4S ona jest lepsza, ponieważ telefon ma wyższą rozdzielczość ekranu. Natomiast ja myślałem, że różnica jednak pomiędzy oboma telefonami będzie większa, a nie jest. Ziarnistość i tak jest widoczna. Rozwiązania, które w chwili obecnej są dostępne, nie eliminują je nawet, kiedy mamy rozdzielczość QHD na ekranie. Porównując z samsungowymi Gear VR-ami, widoczne są jednak dwie inne wady. Po pierwsze, zauważalnie mniejsze pole widzenia, więc ta wirtualna rzeczywistość nie otacza aż tak bardzo z każdej strony. Raczej ma się wrażenie, że się do niej zerka. Druga sprawa, według mnie ważniejsza, to z kolei opóźnienie w reakcji na obrót głową. Obiekty, które są wyświetlane w tej wirtualnej rzeczywistości, powinny być zupełnie nieruchome, kiedy się obracacie. Natomiast w Alcatelowych goglach one delikatnie podążają za ruchem głowy. Tak nie powinno być i w efekcie ten efekt przeniesienia się do innego świata jest trochę zmarnowany. Jest po prostu znacznie słabszy niż w przypadku samsungowego rozwiązania. Natomiast to też jest dobre miejsce, żeby podsumować ten krótki test, bo okazuje się, że owszem, rzeczywiście Alcatelowe gogle są do dopracowania. To nie jest produkt idealny. Te samsungowe są rzeczywiście lepsze, trochę lepiej wykonane, mają większe pole widzenia, większą ilość treści dostępnych na tych goglach. Nie mają również tego problemu z opóźnieniem w działaniu. Natomiast mają jedną zasadniczą wadę, to znaczy kosztują. Trzeba za nie coś zapłacić. Te od Alcatela są zupełnie za darmo i to jest ogromna ich przewaga. W efekcie w przypadku Idola 4, kupując telefon za około 1100-1200 zł, możecie dostać naprawdę fajny średniopółkowy smartfon i dodatkowo możliwość pośmigania sobie trochę po tej wirtualnej rzeczywistości. Ja bardzo lubię, kiedy coś dostaje się na gratisie, w związku z tym mogę po prostu ten zestaw polecić, zdając sobie sprawę z tego, że nie jest idealny, że to nie jest perfekcyjne rozwiązanie. Dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli nie subskrybujecie jeszcze kanału, możecie zrobić teraz, po to, żeby być na bieżąco z kolejnymi odcinkami. I do zobaczenia w najbliższej krótkiej Mobzilli. Trzymajcie się, cześć!